Więc witam Państwa. Jeżeli ktoś jest tam na korytarzu jeszcze zainteresowany prezentacją, to zapraszam. Już za minutkę wbiję w pół do. Więc witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Śmietanka i jestem inżynierem firmy Network Expert. I mam przyjemność przedstawić prezentację zatytułowaną Jak bezprzerwowo zmigrować sieć ISP do MPLS. Tutaj taka od razu mała gwiazdka, jakby ta prezentacja także będzie obejmowała parę innych zakresów, to znaczy tutaj będzie też parę słów na temat multicastów oraz BGP, dlatego że tak naprawdę ta sieć została wywrócona do góry nogami. Jest to case study wdrożenia, które przeprowadziliśmy w grupie Dolnet. I na początek parę słów w ogóle, jak doszło do tego wdrożenia oraz jakby skąd pomysł na przekazanie tego w prezentacji. Więc my jako Network Expert prowadzimy program Cisco dla Misiota. Więcej o tym programie będzie na prelekcji o 15:40 w sali prelekcyjnej A na B. Tą prezentację poprowadzimy wspólnie z Piotrkiem Szafranem, więc serdecznie na tą prezentację Państwa zapraszam. I bardzo często zgłaszają się do nas właśnie w ramach tego, że my prowadzimy ten program. Misioty się do nas zgłaszają właśnie z prośbą, po pierwsze jakby o ofertę na różne urządzenia, co jest jakby naturalne, natomiast też bardzo wiele osób jest takich, którzy no jakby nie do końca wiedzą, co oni potrzebują, żeby im doradzić, dobrać odpowiednie urządzenia, czy też odpowiednią architekturę do tego, co oni potrzebują do ich potrzeb. I właśnie tak też było tutaj z Dolnetem. My wymyśliliśmy jakby koncepcję, dobraliśmy odpowiednie urządzenia na konkretne węzły, tak żeby to spełniało wymagania klienta, żeby też było odporne na przyszłość, jak to się mówi, future proof. Więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o dojście do tego wdrożenia. Natomiast skąd jakby pomysł na tą prezentację? Bardzo często w rozmowach właśnie z Państwem słyszymy takie slogany jak Never Touch Running System, czy lepsze jest wrogiem dobrego, co oczywiście jest prawdą w weekendy. Natomiast no jednak trzeba jakoś iść z duchem czasu i modernizować tą sieć, no bo jak się zostanie w tyle, no to generalnie można już z tego tyłu nigdy nie wyjść i po prostu będzie się wykupiony przez konkurencję lub po prostu ta sieć upadnie. Trzeba wdrażać jakieś nowe technologie. No i tutaj jedną z tych technologii, która jest jakby teraz no, bardzo często na językach, to jest właśnie MPLS. I tutaj właśnie też chcemy troszeczkę zdemistyfikować taki problem, że no, jak decydujemy się na takie bardzo duże zmiany, że to będzie powodowało jakieś, nie wiem, tygodniowe przerwy dla klientów, że będzie bardzo słabo to działało, że będzie to wymagało godzin nocnych prac i tak dalej, że generalnie tam bomba wybuchnie i wszystko przestanie działać. I dlatego właśnie ta prezentacja, żeby jakby to trochę zdemistyfikować i pokazać, że takie bardzo poważne zmiany w sieci, tak naprawdę ta sieć została, jak to zaraz pokażę na rysunku, no ta oryginalna do tego, co finalnie z tego wyszło, no nie przypomina to w zasadzie w ogóle, czy to tak fizycznie, czy to jakby logicznie, więc jak po prostu krok po kroku do tego przejść. Więc tak, jaki jest ten stan początkowy, jaki jest case, który badamy. Tak jak już powiedziałem, jest to migracja sieci rdzeniowej Dolnet Group. Mamy tam 5 węzłów, 2 węzły, które jakby odbierają usługi, oczywiście jest to Warszawa i Katowice, i 3 węzły, które oddają te usługi i to będzie Strzegąć, Świdnica oraz Kowar. Ja zaraz to na rysunku wszystko pokażę. Jeżeli chodzi o usługi, które tam były realizowane, to jakby tutaj cudów nie ma, oczywiście internet, multicasty, telewizja na multicastach oraz transmisje L2 dla klientów. I to jest wszystko. Jak to było zrealizowane? No wszystko było na czystych switchach L2, DOT1Q, ewentualnie tam, gdzie właśnie były te transmisje dla klientów, no to momentami występowało Q&Q. I to było wszystko. Czyli czyste switche, tranki pomiędzy tymi switchami, VLANy i to wszystko. Wyglądało to w ten sposób. Tutaj mamy 2 węzły Warszawa-Katowice, odbiór usług. I później są 3 węzły Strzegą, Kowary, Świdnica. 2
jakby głównymi węzłami to jest Strzegom oraz Kowary. Tam były routery BGP, które no trochę tak historycznie, z uwagi na pewne jakieś tam połączenia wewnątrz tej grupy, no wyszło tak, że były one w dwóch oddzielnych AS-ach. To jakby też była część całego tego, całej reorganizacji sieci, żeby to jednak zrobić, żeby było w jednym AS-ie. Dobra, więc tak to wyglądały switche, tylko tyle. Jakie tu są problemy? Dlaczego w ogóle mówimy o jakiejś migracji tej sieci? Dlaczego właściciele chcieli coś z tym zrobić? Problemy były takie, że mieliśmy czy to brak redundancji, czy też ewentualnie wysoki czas przełączenia. Tutaj ktoś mógłby powiedzieć na tym rysunku, no zaraz, ale to nie ma żadnych redundantnych linków czy połączeń między tymi węzłami. One oczywiście w pewnym zakresie były. Właściciele grupy Dolnet nie są samobójcami, więc mieli jakieś linki zapasowe, natomiast realizacja tej redundancji pozostawiała wiele do życzenia. Z różnych przyczyn było to na przykład realizacja po prostu ręczna, tak? Ktoś musiał podnieść port, czy w jakichś ekstremalnych przypadkach na przykład przepiąć włókna. Więc tak to po prostu wyglądało. Dalej, duże domeny broadcastowe, czy to w znaczeniu ilości hostów, czy to w znaczeniu takim geograficznym, no bo mogłaby być rozciągnięty WLAN ze Świdnicy przez Strzegom, Kowary, Katowice do Warszawy, czyli przez praktycznie pół Polski, jak nie więcej. Dalej, ograniczone możliwości realizacji usług L2 dla klientów. Tutaj mówimy o takich sytuacjach, gdzie klient chce, na przykład łącze punkt, ale to ma być zgodne z MEF-em. To nie jest, bardzo często jest jakby taka pomylone pojęcia, że WLAN to jest łącze L2 pomiędzy dwoma lokalizacjami. No nie jest i nigdy nie będzie, więc to jest jakby kolejna sprawa, jakby rozszerzenie tego arsenału dostępnych usług, czy to dla realizacji właśnie komercyjnej, czy to po prostu na cele własne. Dalszy problem tych WLAN-ów już tutaj w tej sieci było bardzo, bardzo dużo. No i pojawiały się problemy z unikatowością. Jeżeli na przykład jakiś Verizon czy jakiś inny bardzo duży operator chciałby wykupić od tej grupy jakiś WLAN, ostatnią milę do jakiegoś klienta, no i powiedział, że on to na tym WLAN-ie to oddaje i tyle. I on nie będzie przeorganizował swojej sieci tylko dlatego, że na przykład już ten WLAN był użyty do czegoś innego w tej sieci i nie ma możliwości tutaj jakby połączenia. Więc to był kolejny problem. Długa droga pakietów, jakby nieoptymalna, tak jak tutaj widać, no ten pakiet mógł tutaj być jakby zawijany i zanim on wyjdzie w ogóle z tej sieci, to on już na przykład dostał 15-20 milisekund opóźnienia, więc to już było sporo. No i jakby ostatni taki problem, może trochę poboczny, to są dwa różne AS-y, tak jak tutaj, co powodowało pewne, czy to administracyjne takie problemy, czy też nieco utrudnione sterowanie ruchem pomiędzy tymi routerami BGP. Dobra, i teraz jaki jest stan docelowy, do czego chcemy dążyć? Oczywiście pełna redundancja, tutaj nie jest to napisane, ale cały ring jest jakby 10-gigabitowy, szybka reakcja na awarię poniżej 1 milisekundy i tutaj ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale mamy jakieś inne ringowe protokoły zabezpieczeń, które na przykład działają 50-100 milisekund. I tutaj oczywiście jest to prawda, natomiast jakby w tym konkretnym schemacie też takie czasy moglibyśmy uzyskać, natomiast ten czas został jakby uznany przez zamawiającego po prostu za wystarczający dla jego celów, po prostu. Wiadomo też, że jeżeli ten czas jest zbyt niski, to czasami może być tak, że coś się przełączy, być może za parę milisekund ta transmisja wróci i jakby nie byłoby z tego dużego problemu, natomiast to, że coś się przełączyło, powoduje większe problemy, niż byśmy przez te na przykład 500 milisekund na tym łączu niedziałającym czy z problemami zostali. Więc to też jest taki trade-off pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Tak jak już powiedziałem, możliwości realizacji usług L2, czyli ILAN oraz E-Line zgodnie ze specyfikacją MEF. Redundancja multicastów jakby w ramach ringu. Optymalizacja drogi pakietów. No i stworzenie, jakby przypisanie tych dwóch routerów BGP w jednym AS-ie. Uporządkowanie tego wszystkiego. Dobra, coś mi tu przestało działać. Dobra, i to wszystko jakby przekłada się
na po prostu na jakość oferowanych usług, na to, że klienci mniej w cudzysłowie marudzą i wszystko działa jakby spokojniej. No i przede wszystkim też administratorzy mają spokojniejszy sen i no, wiedzą, że w razie jakiegoś problemu sieć jakby zareaguje automatycznie na te problemy, które wystąpiły. Może ja spróbuję to jakoś... Tak? O, dobra. Dobra, jest okej. Dobra, i to jest jakby stan docelowy. Czyli mamy tutaj ring, to są te 5 miejscowości, one są w ringu. W każdej z tych miejscowości mamy jeszcze oczywiście switche, no bo od switchy jakby nie uciekniemy. I to są Nexusy 3K. W ringu mamy ESR 920. Tak jak tutaj jest napisane, mamy ring OSPF z MPLS-em i z PIM-em, czyli multicastów. Tutaj w środku tych dwóch głównych lokalizacjach, strzegą kowary, mamy ASR-a, mamy dwie pary w sumie ASR-ów, 1001, jedna dla celów realizacji BGP, natomiast druga para dla celów realizacji BRAS-a. I tak to wygląda. No i teraz jest pytanie, jak z tego dojść do tego. Tak, żeby jeszcze najlepiej ta sieć cały czas działała, czy też w miarę działała, żeby nie było długich przerw. No i oczywiście no można by było po prostu postawić tą sieć obok, równolegle, no ale to by wymagało po pierwsze no, zorganizowania tych wszystkich transmisji, niezależnie od tych, no co oczywiście to są koszty. No, żaden operator sobie na takie koszty pozwolić po prostu nie może. Więc musieliśmy działać jakby na tym, co do tej pory mieliśmy. No i właśnie cała ta prezentacja ma jakby na celu pokazać, jak my z tego doszliśmy do tego, tak że w większości kroków klienci nawet nie zobaczyli, że była jakaś zmiana. I teraz zaczynamy właśnie taki jakby cykl slajdów, które krok po kroku pokazują, jak my to zmigrowaliśmy. Dobra, krok pierwszy to była podmiana urządzeń tutaj w Warszawie w szczególności oraz w Katowicach. Ja tylko jeszcze napomknę, że tutaj te switche, te trzy, to one już są, to już są te Nexusy. Jakby zamiana switcha jednego na switch drugi nie jest jakimś krokiem fascynującym technicznie, po prostu tworzymy VLANy, porty konfigurujemy i przepinamy kable. Więc tutaj jakby rocket science, jak to mówią, nie ma. No dobrze. Natomiast co się dzieje tutaj? Był tam switch. My podmieniliśmy tego switcha na router ESR 920. Natomiast to urządzenie w tym momencie działało jako switch. To jest nawet napisane, że to jest L2. Czyli z logicznego punktu widzenia tam się nic nie zmieniło. Mamy, tu po prostu wchodzą jakieś VLANy, czy to tagowane, nietagowane. Tu jest trunk i tyle. Jakby możliwości tego urządzenia no, pozwalają na to, żeby przez jakiś tam czas, znaczy no generalnie może do śmierci to urządzenie pracować jako switch, natomiast ono wtedy pracowało jako switch. Nie było tutaj żadnego zmiany topologii logicznej, czy też sensu tego schematu. I teraz jedna kwestia. Jaki wpływ miało podmienienie tego urządzenia na całą resztę sieci? Otóż bardzo niewielki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tutaj mamy te routery BGP i one mają sesję, powiedzmy, że mają po jednej sesji globalowej, z której ciągną cały internet, jedna sesja jest do Warszawy, druga jest do Katowic, odbierana w Warszawie, w Katowicach. Wystarczyło po prostu zashutdownować sesję z Warszawy na czas jakby podmiany urządzeń, cały ruch szedł z Katowic, nie ma problemu. Co z telewizją? Dokładnie to samo. Jeżeli odbieramy VLANy z telewizją tu i VLANy z telewizją tu, no to możemy wybrać sobie jakby źródło, więc jakby to był stan nominalny, że pracowało na transmisji z Katowic, więc jakby tutaj też nie trzeba było nic robić, telewizja cały czas działała. Jedyna rzecz, która jakby powodowała tutaj jakieś przerwy, no to są te transmisje dla klientów, które były odbierane tylko i wyłącznie w Warszawie. Natomiast no to był czas jakby potrzebny na przełożenie kabla ze switcha do tego ASR 920, więc też jakby dość ograniczony ten czas był, więc dużych przerw nie było. Dobra, w kolejnym kroku sobie postawiliśmy takiego ASR-a po prostu nieprodukcyjnie w Świdnicy. W kroku trzecim
tą samą operację powtórzyliśmy co w Warszawie, w Katowicach. No tutaj już niestety widać, że no, taki był schemat, taki był. No i niestety wszystkie usługi, które były, czyli internet, telewizja, transmisje, no musiały na chwilę jakby być zatrzymane. Natomiast też tutaj taka dygresja, że ten węzeł warszawski był mniej krytyczny z punktu widzenia, z punktu działania całej sieci. Jakby doświadczenie, które zostało zebrane w ramach podmiany tego węzła, no spowodowało, że tak naprawdę tutaj w Katowicach już było to dużo lepiej przygotowane i ten czas był jeszcze krótszy. Więc to też tak naprawdę był czas, który przepięcie kabli pomiędzy urządzeniami i to wszystko. Dobrze. W kolejnym kroku została udostępniona transmisja pomiędzy Warszawą a Świdnicą i tutaj już ten link, to już jest link z adresacją IP, z odpalonym MPLS-em i OSPF-em. Więc w tym momencie ten ASR Świdnicy, mimo że był nieprodukcyjny, pracował już w pełni jako router, natomiast ten router w Warszawie pracował w takim jakby trybie, można powiedzieć, mieszanym. On od tej strony katowickiej jako zwykły switch był widziany, natomiast od strony Świdnicy jako po prostu router. Dobra, w kolejnym kroku postawiliśmy takiego samego ASR-a w Strzegomiu i tutaj no, mieliśmy tą możliwość, że po prostu była zapasowa transmisja pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami, zapasowe włókno i mogliśmy zrealizować transmisję 10 giga pomiędzy Świdnicą a Strzegomiem i tam też został odpalony OSPF i MPLS. Więc z pięciu docelowych krawędzi tego ringu mamy już dwie. I co się dzieje dalej? W dalszym kroku jakby łączymy w Świdnicy oraz w Strzegomiu te ASR-y z jakby istniejącą siecią transmisyjną L2. Po co? Ano po to, że wszystkie usługi, wszystkie VLAN-y, które były odbierane w Warszawie, mogliśmy zamienić na X-Connecty, czyli X-Connect to jest po prostu łącze punkt-punkt, czy to do Świdnicy, czy to do Strzegomia i oddać te VLAN-y w miejscach, do których są przeznaczone. Czyli te, które szły z Warszawy do Świdnicy, zostały oddawane w Świdnicy, te, które szły z Warszawy do Strzegomia, zostały oddawane w Strzegomiu, natomiast co z tymi, które szły do Kowar? No też były oddawane w Strzegomiu, no bo przeszły sobie tutaj tym łącznikiem pomiędzy tymi dwoma switchami. Czyli ten switch jakby został zasilony nie z tej strony tymi VLAN-ami, tylko z tej. Nie miało to dla niego żadnego znaczenia. I teraz kolejne pytanie może się pojawić. Jaki to miało wpływ na niedziałanie sieci? Tak samo, bardzo niewielkie, dlatego że na czas tworzenia tych X-Connectów sesje BGP, które szły do Warszawy, mogliśmy sobie po prostu zgasić, cała reszta szła z Katowic, więc bez straty jakby pakietu. Natomiast te transmisje, które były tutaj odbierane, no to tam była zmiana, znaczy przerwa w działaniu mniej więcej 2-3 sekundy, mniej więcej na jednego pinga, więc też niewiele. Co nam to dało? Dało nam to to, że tutaj to łącze pomiędzy Katowicami a Warszawą zostało odciążone. Wszystkie VLAN-y, które tutaj sobie szły wcześniej, szły czy do Świdnicy, czy do Strzegomia, czy też do Kowar przez Strzegom. Więc to łącze przestało być produkcyjne. No i w dalszym kroku po prostu to łącze mogliśmy przerobić na link L3 OSPF plus MPLS. Więc jakby krok po kroku mamy już trzy krawędzie z pięciu. No i powtarzamy całą operację jeszcze raz. Czyli tworzymy X-Connecty z Katowic i oddajemy je w Świdnicy i w Strzegomiu. Te VLAN-y, które jakby były dedykowane do Kowar, także oddajemy w Strzegomiu. Jaki to miało wpływ na działanie? No też niewielkie, dlatego że tak samo tutaj z tymi sesjami BGP, tylko że nie kładliśmy tych z Warszawy, tylko kładliśmy te z Katowic, wszystko działało sobie w międzyczasie na Warszawie. Jeżeli chodzi o telewizję, no to też podobnie, po prostu router, który realizował PIMA, miał dwa VLAN-y jakby wejściowe od operatorów, jeden właśnie z Warszawy, drugi z Katowic. Zostało wybrane źródło multicastu z VLAN-u warszawskiego. Pewnie tam była jakaś drobna przerwa w tej telewizji, natomiast no, to było pół sekundy, sekunda, dwie, max.
No i co nam to dało? Oczywiście odciążyliśmy sobie ten link pomiędzy Katowicami a Kowarami, co pozwoliło na dostawienie tam kolejnego SR-a 920 i realizację linku MPLS, IP plus MPLS. W tym momencie wszystkie X-Connecty, które szły sobie tą drogą, mogliśmy zaterminować jakby drogą krótszą, czyli te, które miały wychodzić w Kowarach, zostały po prostu zaterminowane w Kowarach. Co to nam dało? Ano dało nam to, że te dwa linki zostały znowu odciążone. Jak zostały odciążone, no to ten link tutaj mogliśmy po prostu odłączyć, bo był nadmiarowy w stosunku do tego. Natomiast ten, który jest tutaj, został przeniesiony pomiędzy te dwa ASR. I w tym momencie cały ten link został zapięty i w momencie jakby zapięcia tutaj tego ostatniego połączenia wszystkie pakiety obrały jakby najkrótszą trasę. Bo proszę zobaczyć, że w tym momencie, jeżeli były jakieś WLAN-y, które na przykład przechodziły z Kowar do Strzegomia, no to one tutaj przez pół Polski sobie leciały. No ale to był tylko oczywiście okres przejściowy, nie było to jakby tragiczne w skutkach. Natomiast w momencie, kiedy tutaj został odpalony ten link, jakby ruch, te pakiety już szły bezpośrednio pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami. I w tym momencie mamy kompletny link MPLS, transportowy i tutaj jakby tylko mówimy o transporcie jakby WLAN-ów. Tam były X-Connecty oraz usługa VPLS na tym ringu uruchomiona. Dobra, co dalej z telewizją, bo tutaj celowo jakby nie umieszczałem w ogóle, jak ta telewizja była tutaj zrealizowana przez cały czas jakby trwania tych poprzednich slajdów. Do Nexusa w Kowarach był przypięty ASR-1001, który realizował właśnie PIMA. Jakby z drugiej strony wychodziły mu WLAN-y, w których były setup boxy. To myślę, że klasyczny schemat, dwa WLAN-y, jeden z Warszawy, drugi z Katowic. Jeden ten WLAN, który aktualnie był nieprodukcyjny, bo cały ruch był brany multicastowy z Katowic, został odłączony od tego routera tu i zaterminowany na warstwie L3 na ASR 920 w Warszawie. Tam oczywiście została też zestawiona sesja BGP do operatora multicastowego i testowo pomiędzy Warszawą a Świdnicą został odpalony PIM pomiędzy tymi dwoma routerami. Tutaj w Świdnicy został utworzony WLAN testowy, w którym rzuciliśmy kilka setup boxów i po prostu testowaliśmy, czy wszystko jest OK. Po takich pomyślnych testach zapięliśmy PIMA już dookoła i jakby miejscowość po miejscowości, WLAN po WLANie przerzucaliśmy, terminowaliśmy te WLANy setup boxami w tych trzech miejscowościach: Świdnica, Strzegom, Kowar. W międzyczasie tamten ASR sobie oczywiście cały czas działał, bo część WLAN-ów jeszcze było na nim, więc był taki jakby rozkrok. Część WLAN-ów była zaterminowana już w ringu, część na tym ASR-ze. W momencie, kiedy przerzuciliśmy wszystkie WLAN-y na ring, ten ASR stał się nieprodukcyjny i mogliśmy ten WLAN z multicastem z Katowic jakby zaterminować bezpośrednio w Katowicach i mamy tutaj redundantny PIM w ringu oraz dwa niezależne źródła do dwóch niezależnych urządzeń w dwóch różnych lokalizacjach fizycznych. Tutaj oczywiście jeszcze jest pomiędzy tymi dwoma routerami sesja eBGP, no żeby sterować jakby źródłem multicastów, ale to jakby nie jest istotne. Więc mamy już ring transportowy plus ring transportowy dla multicastów. Więc teraz bierzemy się za BGP. Tutaj już jakby nie ma specjalnego rocket science, po prostu został w jednej miejscowości dostawiony ASR 1001, jakby w docelowej konfiguracji takiej fizycznej topologii i odpowiednio na podstawie konfiguracji z tego routera, ta konfiguracja została jakby przepisana na konfigurację ASR-a i którejś pięknej nocy po prostu zostało wszystko przełączone ze starego routera na nowy. No i tutaj też może się pojawić takie pytanie, czy nie dało się zrobić tego w jakiś sposób taki bardziej miękki. Oczywiście się dało. Można było po prostu postawić ten router równolegle do routera tego starego i zasilić go po prostu internetem w jakiś sposób i WLAN po WLANie wewnętrzne przekładać na nowy router, a nie wszystko na raz.
Natomiast taka była po prostu decyzja naszego klienta, że robimy to po prostu na raz. Jakie to miało jakby konsekwencje czasowe dla klientów? Generalnie po 15 minutach, czy też nawet no, po 10 minutach 90% tego, co miało działać, działało. Po kolejnej godzinie to już było 95%, no i jakieś tam niedobitki, jakieś ostatnie błędy w konfiguracji następnego dnia rano zostały po prostu rozwiązane. Natomiast tutaj cały czas mamy jeszcze problem tego, tych różnych dwóch AS-ów. W kolejnym kroku było przygotowanie, takie samo w kowarach, stawiamy sobie taki router, przygotowujemy konfigurację i znowu którejś pięknej nocy po prostu na raz, na hura przepinamy wszystko ze starego do nowego. I teraz tutaj już mamy jeden AS i to wyglądało w ten sposób, że co prawda ten router już był w tym innym numerze AS, tym samym co router w Strzegomiu, natomiast oczywiście na linkach zewnętrznych, na sesjach przedstawiał się starym numerem ASN, dlatego że no, nie byliśmy w stanie skoordynować iluś uplinków, żeby na raz wszyscy zmienili, to jest niemożliwe. Natomiast później krok po kroku, dzień po dniu pisaliśmy do operatorów, tak żeby po prostu zmienili już numer AS na ten nowy, na ten właściwy. No i tutaj muszę przyznać, że nawet ta operacja sprawnie wyszła, bo już po 3 dniach wszystko było zmienione. Co jak ktoś ma do czynienia właśnie z takimi rzeczami, no to wie, że trochę to czasu może zająć. No i tak naprawdę to już jest koniec wdrożenia na dołączenie brasów. No tutaj po prostu zostało to dołączone i tyle. Natomiast nie jest to też jakby temat tej prezentacji, więc o tych brasach tutaj specjalnie nic nie będę mówić. No i tyle. Tak wyglądał ten proces migracji tej sieci krok po kroku. W bardzo wielu momentach była ta migracja przezroczysta dla klientów i oni nawet nie zauważali jakichkolwiek problemów. Czy to z działaniem internetu, czy to z działaniem telewizji. Oczywiście wszystko było prowadzone w oknach serwisowych, ustalonych wcześniej z najważniejszymi jakby klientami, odbiorcami. Oczywiście wszystko prowadzone w nocy, natomiast był taki jeden przypadek, że przy przełączaniu telewizji ja powiedziałem, że już przełączyłem na jakby na nowe źródło, natomiast człowiek po drugiej stronie, który patrzył na telewizor, powiedział, że no niemożliwe, bo on nawet nie zauważył, że mu coś tam drgnęło. No ja mówię, no jednak leci z tego nowego. Więc takie rzeczy też się zdarzały. Był też taki jeden śmieszny przypadek, że powiedzieli na samym początku, jakby po wdrożeniu tego ringu, jeszcze nie było do końca wdrożony system monitoringu tych węzłów. Jedno łącze, pamiętam dokładnie, to było to łącze, padło i przez 12 godzin nikt nie wiedział, że to łącze padło. Po prostu tak szybko się przyłączyło. Wcześniej po prostu po 3 minutach ktoś dzwonił, że coś nie działa i wtedy dlatego było wiadomo, że łącze nie działa, natomiast tutaj wszystko elegancko się przełączyło na drugą stronę ringu i nie było żadnego najmniejszego problemu. Dobra. Dosłownie parę słów na temat urządzeń, które zostały zaimplementowane w tym ringu. To były ASR 920. One występują w kilku wersjach w zależności no, liczby portów. Taka podstawowa wersja 4G plus 40 plus 2 jedynki. Bardzo dużo osób posiada też te routery jako PIM routery. I taka największa wersja to była rozbudowywalna do 6 dziesiątek i 24 jedynki na SFP. Tutaj chyba akurat to jest to, tylko że tutaj jeszcze jest taka dodatkowa karta na 2 dziesiątki. Możliwość podwójnych zasilaczy, mieszanie AC z DC, co jest bardzo często dużą zaletą. Są płytkie, 23 cm, więc króciutkie, więc do każdej szafy się po prostu to zmieści, mają stosunkowo niskie zużycie prądu. Jeżeli chodzi o feature'y, no to tutaj jest naprawdę tych feature'ów bardzo dużo. Oczywiście mamy BGP, natomiast z uwagi na to, że data plane'y tych routerów mogą zaadresować tylko 20 tysięcy prefiksów, no to nie nadają się na routery brzegowe BGP. To jest jakby zadanie dedykowane dla ASR-ów 1001 czy też 9K. Z innych mam oczywiście PIMA, MPLS-a, możemy tam odpalić REPA,
protokoły precyzyjnej synchronizacji czasowej, jakbyśmy chcieli jakieś usługi synchroniczne dla kogoś przenosić. No i cała reszta, czy to L2, czy to L3, protokołu routingu, takie rzeczy tutaj na pokładzie są. No i właśnie 5 takich ASR-ów tam zostało ustawionych. Natomiast no, spotykamy się już coraz częściej z takim zdaniem, że no jednak 0.4 może być mało, no bo 2 na dzień dobry są w ringu, no i 2 w dół może to być dla kogoś trochę za mało, dlatego są urządzenia, które będą jakby przyszłością, jakby takim 920 Next Generation, to są NCS-y 540, bo o nich więcej będziemy mówić właśnie na tej prezentacji Cisco dla Misiota o 15.40, sala prelekcyjna A/B. Ale tak szybciutko o możliwościach. Tam na pokładzie jest iOS XR, czyli już taki no, bardzo wygrzany soft na urządzenia operatorskie, więc to już jest powiedzmy taka klasa wyżej. No i co ma na pokładzie, jeżeli chodzi o interfejsy? Ma 2 setki tutaj, 24 dziesiątki i 8 portów takich no, trochę dziwnych, bo to jest 10G łamane na 25G. Więc generalnie możemy przyjąć, jeżeli tylko patrzymy w takich gradientach 10-100, no to mamy tych dziesiątek 32 dziesiątki, więc to myślę, że jest wystarczające. Taka jest wydajność 300 giga, więc jeszcze spokojnie. No i tutaj w stosunku do 920 mamy też dużą poprawę, jeżeli chodzi o liczbę prefiksów do zaadresowania w data plane. Mamy 120 tysięcy prefiksów, więc 100 tysięcy więcej, no ale nadal nie pozwala to, żeby użyć te urządzenia jako brzegowe routery BGP, no chyba, że ktoś tylko trasę domyślną przyjmuje, no to wtedy okej. Okay. Wtedy rzeczywiście by mogło to funkcjonować. No i w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Dolnet Group, po pierwsze za to, że mogliśmy dla nich to wdrożenie przeprowadzić, po drugie no za jakby sprawne działanie właśnie w godzinach jakichś tam nocnych. Tutaj szczególne podziękowania dla kolegi Darka, z którym najwięcej przy tym wdrożeniu współpracowałem. I to będzie na tyle. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, no to tutaj z kolegą Piotrkiem, tak? Tak. Którego? Bo było kilka. O, może być, dobra, jest. Tak, no jeżeli wyleci ta 920 tutaj, no to cała reszta tu będzie działała poprawnie. Nie, no właśnie też jakby grupa Dolne też miała świadomość tego, że taka rzecz się może zdarzyć, dlatego po prostu mają jakby na półce zapasowe urządzenie, wszystkie konfigi przy zmianie się gdzieś tam replikują na jakiś zewnętrzny serwer, tak żeby no nie było problemu, że no dobra, mamy to wstawić, ale nie mamy konfigu. No to trochę słabo by było, więc te konfigi też gdzieś tam sobie leżą. W momencie awarii no po prostu ktoś bierze, wgrywa konfig i leci samochodem do tej miejscowości i po prostu podmienia to urządzenie, tak? Tak. Można by było tutaj po prostu w tandemie je postawić, jedną obok drugiej, połączyć je między sobą i jakby są z punktu widzenia jakby ringu, to by byłyby dwa różne węzły. Natomiast to, że one są fizycznie w jednej lokalizacji, w jednej szafie, no to już jakby jest kwestia wtórna. Więc można by było zrealizować i linkowe w 100% i sprzętowe. Natomiast no, dobrze wiemy, że no, nie wszystkich stać na to, żeby postawić tutaj dwa razy tyle tych urządzeń po prostu. Tak, tak, one są redundantne dla siebie. Tutaj X-Connect, który jakby przenosi L2 od dołu przez ten ring tutaj i w momencie, jeżeli ta 1001 by przestała po prostu jakby przyjmować sesję PPPoE, no to przejęłaby to ta 1001. Więc jakby tutaj jest to zaplanowane redundantnie. Tak? Tak. Znaczy tam tak naprawdę nie ma żadnego VLAN-u. Tam są ramki nietagowane. To jest po prostu...
Tak. To jest po prostu interfejs, na przykład 10 gigabit 1/0 na tam na 24, IP adres taki i taki, koniec. Więc jakby ruch z punktu widzenia L2 jest, no to oczywiście tam pod spodem są ramki ethernetowe, natomiast one są nietagowane. Tak, tak, wszystkie jakby transmisje VLANów, czy stąd, tutaj gdzieś, to jest po prostu na wejściu, one dostają tag MPLS-owy, który jest doklejany i po prostu to przez tą jakby sieć MPLS-ową wychodzi sobie w odpowiednim punkcie w sieci, tam gdzie jest jakby jego miejsce docelowe. Znaczy... Tutaj jeszcze wracając do pytania pana, czy to jest VPLS, w zasadzie nie, bo VPLS jakby jest punkt wielopunkt, czyli to jest taki jakby wirtualny switch, natomiast tutaj większość rzeczy była zrealizowana na X-Connectach, ale rzeczywiście też w pewnych momentach były VPLS-y, na przykład do czego? Do open peeringów z Epixa, no bo tutaj wchodził jakiś tam VLAN, nie wiem, 992 bodajże jest... Tak, no i zarówno ten router BGP, jak i ten router BGP musiał mieć ten sam VLAN. No to tutaj był jakby jeden port tego switcha wirtualnego, tutaj był drugi port i tutaj był trzeci port. Jakby mamy taki trzyportowy wirtualny switch. I to samo z drugim open peeringiem z Katowic. Więc tak to wyglądało. Natomiast więcej potrzeby na więcej jakby VPLS-ów nie było. Cała reszta, na przykład, no nie wiem, VLAN globalowy, który przenosi usługę globalową z Epixa, no to jest, no punkt, jest dedykowany do konkretnego routera BGP, więc jeżeli on był odbierany tutaj w Warszawie, X-Connect tutaj do Strzegomia i on był wywalany jako normalny VLAN do Nexusa, czy też ewentualnie no, raczej tutaj na tę połączeniówkę do routera BGP po prostu. Więc tak to wyglądało. Czy są jeszcze jakieś może pytania? Zachęcamy ewentualnie do rozmów kuluarowych. Też z kolegą Piotrkiem z chęcią podyskutujemy. Żeby być jakby prawdziwym, to tutaj musiałbym też jeszcze dorysować właśnie taką cięciwę. Tylko że ona jest tam, ma mniejszą przepustowość, natomiast no, dołożenie czegoś takiego, jakby, nie wiem, dobra, zapasu, no, stwierdzili, że potrzeba tutaj jeszcze takiego linka bezpośredniego, no to też nie jest duży problem. Po prostu terminujemy to na interfejsach, zapinamy to samo, dajemy adresację, zapinamy MPLS-a i wtedy, jeżeli mamy jakiś, powiedzmy, X-Connect, który szedł stąd, tu, czyli szedł przez kowary, o w ten sposób, to on automatycznie się po prostu przepnie na tą drogę. Chociaż oczywiście moglibyśmy wymusić, że ma iść tędy, bo coś tam. Tak, oczywiście da się to zrobić, jest jakby MPLS Traffic Engineering i on takie rzeczy załatwia. Także no dobra, część chcemy tędy, bo na przykład no tutaj mamy większą rurę, znaczy mniejszą rurę, ale mniejsze opóźnienie, tak? Więc na przykład, nie wiem, jakiś taki ruch bardziej wrażliwy na opóźnienia chcemy puścić jakby bezpośrednio, jeżeli tutaj takie połączenie by istniało, a internet i tak dalej, to my nie chcemy puszczać tędy, tylko jakąś tam drogą naokoło, czy też telewizję, no bo to, czy telewizja będzie miała 15 milisekund opóźnienia, czy 38, to nie ma dla niej żadnego znaczenia. Więc tak to wygląda. Dobrze. To jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.